W miniony weekend na Trawiasnym Placu przy osiedlu Brzeziny odbyły się 7. Międzynarodowe Zawody Spadochronowe Świdnik 2013. Skoki wykonywano z samolotu AN-2. O przebiegu konkurencji rozmawialiśmy z Krzysztofem Gierobą, prezesem 22. Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Świdnik jest bardzo przyjaznym miastem naszemu związkowi, sprzyja organizowaniu zawodów, mamy poparcie ze strony Urzędu Miasta, pana burmistrza. Także dzięki temu wsparciu tylko te zawody mogą się odbyć. Są to zawody międzynarodowe, mamy ekipę z Ukrainy. Zawodników jest 24 na tą chwilę. Zawody już 8. Pozdrawiam czytelników portalu Świdnik Wysokich Lotów. Zawodnicy startujący w barwach lubelskiego oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy wygrali drużynowo i indywidualnie.